Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym spotkaniu z astrologią, tym razem mamy analizę Nowiu. Zatem 6 października o godzinie 13:05, czyli bardzo, bardzo wysoko słońce na niebie, mamy Nów. Nów jest znak uwagi na 13-24 stopnie tego znaku powietrznego i kardynalnego. I co o tym Nowie można powiedzieć? Zauważcie, że każdy Nów to jest punkt. W jednym punkcie spotykają się obydwa światła, Słońce i Księżyc. Pełnia to są dwa odległe od siebie punkty o 180 stopni, czyli energetyka zupełnie różna między Nowiem a Pełnią. Mamy Nów. Dodatkowo mówimy, że Nów jest taki zawsze słabszy, taki powiedzmy taki punkt zero, kiedy ta energia jest taka wsteczna, ale tym razem ten Nów jest bardzo mocno wsparty Marsem i Merkurym. Czyli i Mars, i Merkury biorą udział, że tak powiem, w tym Nowiu, bardzo intensywny. Do tego wszystkiego jeszcze Nów lokalizuje się, oczywiście na Warszawę, w domu 9. I tam mamy Słońce, Księżyc, Marsa i Merkurego. No i dodatkowo znak wagi jeszcze jest tutaj akcentowany przez medium celi. Nów wzmacnia w nas postanowienie, albo w niektórych nas postanowienie, by działać. Biorąc pod uwagę sytuacje, które już miały miejsce, czyli biorąc pod uwagę przeszłość. Dlaczego tak? Bo planetą najwyżej stojącą jest Merkury. No i wiecie, że on jest w Erce. Nie da się inaczej. Ten Merkury w Erce powoduje bardzo intensywne myślenie o tym, co warto naprawić z działań przeszłych. I teraz tak, to nie jest kwestia, że oddalamy się do nie wiadomo jakiej przeszłości. Nie. Tylko to jest ta przeszłość sprzed miesiąca, co najwyżej. Zatem nie odchodzimy w pamięcią nie wiadomo gdzie, tylko bierzemy pod uwagę to, co było niedawno. Uczymy się dodatkowo, biorąc pod uwagę takie uczenie indywidualne, nauczanie indywidualne, o, w ten sposób, czyli ta nauka, jakkolwiek by to brzmiało, musi być w wydaniu bardzo dla nas indywidualnym i praktycznym. Nie może być takiego rozbiegania pomiędzy teorią a praktyką. To jest właśnie nauka własna. Niekoniecznie ta, która jest ogólnie wspierana, czy z której wyciągamy wnioski ogólne, ale bardzo wartościowe i bardzo istotne są dla nas indywidualne odniesienia. No i cóż, mamy czas właściwie do końca erki Merkurego, by wprowadzić w życie działania, które zajmują nasz umysł podczas Nowiu. Tak jak mówię, one koncepcyjnie gdzieś tam cały wrzesień mogą obejmować. Waga mówi o kontaktach. No, macie Nów w znaku wagi, mamy Nów w znaku wagi, mamy Merkurego w tym znaku, mamy Marsa. Waga mówi również o pieniądzach. Oczywiście kontakty i pieniądze, bardzo skrótowo ujmując ten znak, ale również mówi ten układ o tym, w jaki sposób zabezpieczamy się na przyszłość. Cztery planety w tym znaku plus medium celi to jest bardzo istotny impuls, by poszperać w kontaktach międzyludzkich i to w takich kontaktach poszperać, które obiecują czy też oferują dla nas lepszą przyszłość. Nie możemy odejść w tym momencie od kwestii finansowych, ponieważ Saturn, słuchajcie, z drugiego domu tworzy do Nowiu trygon. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli jakieś sprawy nam umknęły finansowe we wrześniu, teraz możemy do nich powrócić. Oprócz tego zasoby własne plus potencjał innych, to jest Nów, gdzie można i warto tworzyć pomysły na współdziałanie. Nawet wtedy, gdy współkontrahentki, współkontrahenci czy osoby ogólnie nas wspierające są bardzo daleko. Ascendent Nowy mamy w Strzelcu. Co z kontaktem z domem 9? Mamy dom 9, tam jest Nów.
kładzie duży nacisk na koncepcję możliwości, a te możliwości, te koncepcje są tworzone poprzez informacje docierające do nas zewsząd. Praktycznie z całego świata mówimy, albo nie wiadomo skąd coś dotarło. Władcą horoskopiu Nowiu jest Jowisz. Jowisz jest w trzecim domu. I on, po raz kolejny, wzmaga tylko istotę danych i informacji, które należy porównać ze sobą i zebrać w jedną całość. Taki jest charakter działania Merkurego w Erce w dobrych układach z Jowiszem. Koniecznie musimy iść do przodu, zabezpieczając się w sposób standardowy, w sposób nam dobrze znany. O tym mówi Saturn, o tym decyduje Saturn. Saturn w wodniku, słuchajcie, i tak nam powie, ostrzega właściwie nas przed tym, że co nagle to podjadę. Dlaczego nas przed tym ostrzega? Powiecie, że w wodniku, że powinno być tak nowocześnie, nowatorsko i do przodu. Ale uważajcie. Uran tworzy do układu Nowiu kwinkuks, czyli bez szalonych koncepcji, bez takiego typowego wyrywania się przed szereg. Powiedziałabym też bez nadmiernej samodzielności, bez nadmiernej indywidualności. W tym momencie, podczas tego Nowiu, w znaku wagi, to właśnie w grupie możemy odnaleźć to, czego na ten moment nie zauważamy indywidualnie. Możemy również odnaleźć to wszystko, na co nie mieliśmy do tej pory czasu, a grupa nam uświadomi, że razem możemy mieć na to czas. No i oczywiście uświadomi nam w tym momencie, co lubimy, co jest dla nas potrzebne, nawet gdy my tych potrzeb troszeczkę nie zauważamy, czy nawet unikamy. Natomiast uważajmy na to wszystko, co podczas Nowiu wydarzy się niezwykłego, nietypowego, może nas pokusić, by iść w kierunku oryginalności. Myślę, że tak fajnie, ta oryginalność, powiedzmy, ta innowacyjność, brak ortodoksji. I to nas może bardzo urzec. Natomiast uważajmy tym razem na to, bo pójście w takim kierunku nietypowym, odlotowym, powiedziałabym, tak, że coś się pojawiło i my w to wchodzimy, pójście w tym kierunku będzie zakończone fiaskiem. Każda lekkomyślność przyniesie straty, niestety. Jeżeli pojawi się podczas Nowy jakikolwiek problem, jakikolwiek malutki problem, to należy się nad nim zatrzymać, bo on wyjdzie po raz kolejny. Może być tak, że to jest problem, który wraca do nas z września i nie możemy w sposób taki lekceważący go potraktować, bo on się pojawi bardzo szybko już w listopadzie, a rykoszetem bardzo dużym odezwie się w grudniu. Zamiast tego, czyli zamiast innowacji, zamiast tej nietypowości, takiej chęci indywidualnego wykazania się czasem za wszelką cenę, szukajmy sojuszy z fajnymi ludźmi. A z ludźmi, którzy są ciepli, którzy są trochę sentymentalni, niech będzie, waga jest sentymentalna. Jakby na to nie patrzeć, sentymentalizm jest dla wagi istotny. A szukajmy sprawdzonych metod. Rozwiązujmy jakiekolwiek zadania uznanymi przez siebie życiowymi mądrościami. Przez siebie, czyli własne mądrości, nie cudze. O tym pamiętajcie. To jest własne, co wynika z naszego głębokiego wglądu podczas Nowiu i jednocześnie przedyskutujemy to sobie z innymi ludźmi i powiedzą, tak, to jest fajna metoda i z takimi ludźmi się bratajmy, z takimi ludźmi rozwiązujmy zadania i twórzmy plany na przyszłość. A zatem, moi drodzy, co ten Now znaczy dla poszczególnych znaków zodiaku? Rozpoczynamy jak zwykle od barana. I znak barana, ognisty, generalnie rzecz biorąc powiemy, no dobrze, jest układ w znaku wagi, czyli powietrze jest fajnie, ale to jest opozycja do waszego znaku, ta waga. Zatem możecie odczuwać pewnego rodzaju brak przestrzeni, brak możliwości do wypowiadania się, albo taki
pewnego rodzaju dyskomfort. Na zasadzie jestem za, a nawet przeciw. Tak to działa. Mars w wadze, waga, znak opozycyjny, czyli Mars opozycji do waszego Słońca, może powodować niestabilność planów. Dla was samych to jest trudność w wypowiadaniu tego, czego się oczekuje. Nów może wam przynieść takie dwie kwestie. Niby odmienne, ale tak naprawdę niewiele się od siebie różnią. Czyli z jednej strony może wam na czymś bardzo zależeć. Bardzo. Jakaś idea wami owładnie i tak mocno się zaangażujecie, że przesadzicie w swoich działaniach. Nie zauważycie tego momentu zagalopowania się, już bardzo niekorzystnego. Druga sytuacja to komuś obcemu z zewnątrz będzie bardzo zależało na tym, aby was wciągnąć w wir pracy, aby was zaangażować w rzeczy, w projekty, w koncepcje zupełnie obce waszej naturze. I wy tego nie spostrzeżecie. Zauważycie tylko, że komuś na czymś zależy. I to już jest niebezpieczne. Tak samo jak sytuacja, gdy ktoś będzie na was wymuszał pośpiech. Taka presja czasu. Czy też presja autorytetu, osobowości. Jak tak, coś takiego odczujecie, ja to odbieram, jakby brakowało wam tchu, nie możecie oddychać. Tak się człowiek zaangażował, albo ma wrażenie, że za chwilę wybuchnie. I jeżeli jest coś takiego, jeżeli będziecie czuć wewnętrznie, że musicie podjąć decyzję, to tego nie róbcie. Czyli odciągajcie się od tego angażowania się w sprawy obce, czy też w coś, co jest taką ideą dla was, koncepcją nowatorską, jest naprawdę do niczego. Zamiast tego nów realizujcie na poziomie potrzeb rodzinnych, nawet domowych. To przyniesie wam korzyść i nie narazi was, i to jest bardzo ważne, na utratę energii. Jesteście pół roku po urodzinach, raczej tę energię gromadźcie. Odcinajcie się od tego wszystkiego, co waszym zdaniem jest niepotrzebne. Natomiast wchodźcie tylko w te procesy, które mają dla was sens i nie wynikają z presji, nie wynikają z przymusu, przynajmniej w czasie trwania nowiu. Co u byków? Byki, ziemski znak, stały, podczas tego nowiu powinny zachowywać się nieco więcej niż ostrożnie. Nieco więcej. Z jednej strony sam nów może was nieco przyhamować, zatrzymując was bardziej na codzienności, dbałości o precyzję. Nów i okolice nowiu mogą wam przynieść takie sytuacje, gdzie coś zgubicie. Dojdziecie do wniosku, że wam to jest niepotrzebne albo potrzebne. Gubicie się w tym. Powinniście zadbać i powinnyście zadbać o precyzję podczas trwania nowiu. Merkury w Erce również często lubi przynosić jakieś zaległe dokumenty do poprawki. Albo znajdują się jakieś stare dokumenty, o których myśleliście, że już dawno przepadły. Często też pojawiają się jakieś analizy. Wyniki niezbyt dobre dla was. Dostajecie, powiedzmy, je do wglądu, albo dostajecie jakąś opinię, czy też diagnozę. Bez nerwów, bez irytacji przygotowujcie się do sprawdzania, analizowania, porównywania. Na przykład taka banalna sytuacja, kiedy rachunki mogą wam się wydać za coś teraz zawyżone. Były, powiedzmy, coś było w innej cenie, teraz jest ta cena inna, sprawdźcie to dokładnie. Niektóre z was mogą mieć ochotę na to, by rzucić wszystko i pójść swoją drogą. To jest też takie działanie nowe. No ten Uran to robi. Pamiętajcie, że to jest kiepski pomysł, bo i tak dopadną was różnego rodzaju terminy zaległe, zapomniane sprawy. Ktoś o czymś przypomni, to będzie wam bardzo nie na rękę, ale jednak tak się może stać. Zamiast tego zróbcie sobie badania zdrowotne, jeżeli oczywiście poczujecie się źle. Zdiagnozujcie to, co się dzieje w waszym organizmie, nawet jeżeli to jest kwestia zapominania, czy też powracania do tych samych koncepcji. Przyjrzyjcie się jej
Dokładnie. Wyhamujcie na tym nowiu. Tutaj nic takiego cennego się nie wydarzy. Nic wam nie umknie z takich rzeczy, które byłoby warto natychmiast realizować. Natychmiast tam jest Uran. Niestety on niezbyt dobrze z wami konweniuje i dokładnie jest to pewnego rodzaju znowu sytuacja dla was kingfunksowa, ponieważ nów jest w wadze. Zatem zatrzymajcie się, wyhamujcie. Lepiej sobie poleżeć w ciepełku niż cokolwiek robić podczas tego nowiu. Co u bliźniąt? Z bliźniętami jest tak, że praca jest bardzo, bardzo ważna. Tak samo, jak i kontakty, które dzięki pracy nawiązujecie. Ale pamiętajcie, że dopóki Merkury się cofa, Merkury to jest wasz władca, nie jesteście w stanie niczego przyspieszyć. Niczego się nie da przeskoczyć. Ani na poziomie zysków, tutaj zysków nie ma, ani na poziomie dogadania się z bliskimi osobami. Obydwa te poziomy w jakiś sposób może nie zawodzą, ale na chwilę są nieosiągalne. Niektóre osoby spod znaku bliźniąt poczują, że powtarzają się na przykład trudne rozmowy z połowy czerwca 2021. Problemy mogą stwarzać ci sami ludzie, lub te same, lub podobne sytuacje, czyli podobny typ człowieka. Nie musi być to ta sama osoba z imienia i nazwiska, ale podobny typ człowieka, czy podobny rodzaj sytuacji. A zatem przyjrzyjcie się temu, działajcie bardzo, bardzo powoli. Nie pozwólcie sobie na szybką decyzję, na szybką wypowiedź. Nie odnoście się od razu do tej sprawy. To jest niezbędne, aby złożyć pewne elementy w całość. Te pewne elementy wiążą się z przeszłością. Jest węzeł księżycowy w waszym znaku i wiele sygnifikatorów wskazuje na to, że tutaj musicie coś porównać do czegoś. Możecie tym razem dojść do wniosku, że niektórych znajomości nie można przeciągnąć w nieskończoność, że po prostu ludzie was nadużywają i z tymi znajomościami, te znajomości powiedzmy są dla was już zamknięte. To jest raczej konieczność zrewidowania, skorygowania swojego stosunku do sytuacji, jaka się w tym momencie wytworzy, czyli podobnej sytuacji, podobnej akcji, jaka miała miejsce w przeszłości, z podobnymi ludźmi. Tutaj się korygujcie, to sprawdzajcie, analizujcie, a resztę zostawcie sobie na później. Co u raków? Z rakami jest tak, że nadal jest dobry kurs. Powiem więcej, to jest tak, jakby was nie dotyczył wsteczny bieg Merkurego, tak macie. Do tego wszystkiego ten wsteczny bieg Merkurego pozwala wam na więcej. Czyli jakby jesteście w takiej sytuacji bardzo komfortowej, macie więcej intuicji, więcej przekonania, że cokolwiek sobie postanowicie, a teraz działacie na 100% swojej własnej intuicji, uda się na 200%. Oczywiście to jest tak, że sprawy natury dokumentacyjnej, to warto pamiętać, czy tworzenie, czy podpisywanie zupełnie nowych umów, to dopiero po wejściu Słońca w znak Skorpiona, czyli po 23 października. Ale tworzenie nowych podstaw własnego działania jak najbardziej teraz. To macie po prostu taki wgląd niesamowity. Chodzi również o to, że podczas tego nowiu macie głębokie przekonania. Nawet chodzi o to, że bardziej wierzycie w to wszystko, co możecie teraz zrobić dla siebie, zwłaszcza, słuchajcie, na płaszczyźnie osobistej. Tworzą się całkiem nowe, przyjazne, ciepłe relacje. I co jedynie was może tutaj wytrącić z uważności, to fakt, że często w siebie wątpicie, mówicie, nie, to nieprawda, że on mnie kocha, czy ona mnie kocha, nie jestem godna, nie jestem godzien, nic z tych rzeczy, jesteście na pewno. Zatem nie powinniście wątpić w siebie, nie wątpcie w siebie. Cudze zamiary tym razem będą szczere, osobiste. I jak czasami odcinacie się od swoich własnych przeczuć, to pamiętajcie, tym razem wasze osobiste przeczucia, czyli dotyczące was samych, które może być tak fajnie, was wcale nie mylą. Co u lwów? Powiem tak.
Bardzo fajny nów na rozeznanie tego, co w trawie piszczy, a co nie wydaje w ogóle oczekiwanego dźwięku. Czegoś oczekiwaliście, oczekiwałyście i dźwięku nie ma. To wcale nie jest żart, bo tak. Oczekujecie, i zawsze tak macie, że oczekujecie odzewu dotyczącego waszych starań, dotyczącego tego, co mówicie, od osób, dla których to robicie, czy też w których imieniu działacie. No i nów, w znak uwagi, całkiem przyjemny, pokażę wam te sytuacje, które potwierdzą z jednej strony dobre relacje, bardzo stałe, trwałe takie, a powiedzmy mocujące was na jakimkolwiek gruncie, a jednocześnie nów pokażę wam relacje całkiem beznadziejne, czyli coś nie wyszło, bo nie miało prawa wyjść. A dlaczego tak? Macie opozycję, nie wszyscy, ale część lwów ma, opozycję Jowisza i Saturna i trudno sobie poradzić z tym natłokiem intensywności. To nie jest komfortowa sytuacja. Teraz tak, ten nów z Jowiszem i Saturnem w Trygonie, to jest ważne, to jest taki oddech na chwilę. To jest konkretny przekaz dotyczący relacji, układów i możliwości. Te trzy rzeczy, te trzy elementy naszego życia, relacje, układy, możliwości, relacje bardziej osobiste, układy bardziej zawodowe i ogólnie idące z tym możliwości, pokazywane są rzeczowo. Przez Saturna, dzięki jego opozycji, poznacie to, co ma granice, co jest nieuniknione i właściwie jest do zamknięcia. Czyli nadaje się tylko do tego, żeby przekręcić za tym kluczyk albo wysadzić w powietrze po prostu. Na Merkurym Werce pozbywacie się złudzeń. To jest też piękne. Ja on tak jednoznacznie opowiada o sytuacjach, które się wydarzyły, czyli pozbywacie się tych złudzeń. Natomiast opozycja Jowisza pokazuje te sekwencje, które mają szansę rozwoju. I to jest proste do zanotowania w tym momencie. To jest tak, że łatwość, działajcie tam, gdzie jest rozwój, czyli kwestie wyjaśniają się same, okoliczności tworzą się samoistnie i mur pojawia się, i o ten mur się rozbijacie i tam już nie ma kontynuacji. Nawet jeżeli bardzo żal serce ściska, to niestety trzeba od tego odejść. Co u panien? A powiem tak. A władca panny w Erce, czyli Merkury w Erce. Czyli na siłę w tym czasie nic. A właściwie w czasie całej Erki Merkurego nie możecie się z niczym siłować, bo nów wam przyniesie konieczność bardzo jednoznacznej postawy, czyli wy się musicie jednoznacznie wypowiedzieć, a jednocześnie zanegować działania innych osób. To jest też dla was może być szokujące. Na pierwszy plan wysuną się kwestie finansowe i to sobie weźcie do serca i sposób, w jaki egzekwujecie od innych to, co wam się należy. Czyli czy wam ci inni, pracodawcy, czy inne osoby, od których macie jakąś zależność finansową, czy jakieś umowy finansowe, dają wam to, dotrzymują umów, czy też nie. Czyli rozliczenie za wkład pracy. Pamiętajcie o tym, że z pewnością należy wam się więcej i należy się o to upomnieć. Znaczy, i ten Merkury w Erce tak fajnie działa, że zmusza do porównań, do wyciągania wniosków, wnioski nie są wygodne, a coś wam się w pamięci odklei. To jest dobry czas na rozeznanie tego, a jaką dla kogo stanowicie wartość. I teraz tak, znowu mamy ten dwuczłonowy podział. Czyli z jednej strony wartość, powiedzmy sobie, zawodowa, profesjonalna, czyli potraficie wiele, należy się upomnieć o to, co wam się należy, co powinno wam być dane, tak? Tak, żeby nie uszczuplać swojej energetyki. I to ładnie też widać, co uszczupla waszą energetykę. Z drugiej strony, jaką dla kogo stanowicie wartość, czyli czy on lub ona kocha mnie tak mocno jak ja, tak mocno się angażuje. Czy mamy podobne plany życiowe. I to też fajnie na Merkurym w Erce widać. Czyli jeżeli można mówić o sposobach realizacji zasad prywatnego życia, że tak się wyrażę, to nów jest bardzo dobrym czasem, by porozmawiać o swoich oczekiwaniach.
Nic do ukrycia, z zakamarków umysłu wydobywają się ukryte pragnienia. Czas o nich opowiedzieć i zobaczyć odzew, zobaczyć, jak ktoś w danej sytuacji się zachowa, tak? Właśnie Merkury w Erce powoduje to, że jesteście zaskoczeni tym, co i zaskoczone tym, co się schowało w umyśle, w oczekiwaniach. No i teraz czas sobie o tym porozmawiać. Z jednej strony wy sobie uświadamiacie, co to takiego jest, a z drugiej strony uświadamiacie to również innym. Taka jest otwartość. Nie umawiacie się w sensie umowy i podpisywania kontraktu, ale właśnie uświadamiacie. Taki nowy. No i znak wagi. Co dla wag w czasie nowiu w waszym znaku? Powiem tak, że istotny jest ten nów, bo wiadomo, że zaczynacie swój nowy rok, indywidualny, i ten nów uświadomi wam, jak ważna jest dla was stabilność, stabilizacja materialna i emocjonalna. Niby nie ma to za dużo ze sobą wspólnego, ale podczas nowiu zobaczycie, jak te dwie kwestie mogą być od siebie rozgraniczone. I teraz tak, niektóre z was przyjmą coś takiego jak jasność, jak oczywistość, która nawiedzi was podczas tej pełni i zauważycie, że w życiu macie coś. Macie wygodne miejsce, fajną pracę, całkiem niezły status zawodowy, społeczny, ale jest to kosztem czegoś. To ale, to moje ale, dotyczy oczywiście Urana, który robi kwinkuks do nowiu. I albo wam się wyda w tym momencie, że ta stabilizacja materialna jest zwodnicza, czy nas was po prostu uwodzi, zanęca, a wy dochodzicie do wniosku, że koszty jej pozyskania są dla was indywidualnie zbyt wysokie. Oczywiście nadal macie kapitalne perspektywy i tu bym się trzymała tej sekwencji, jaką i tych możliwości, jaką wam daje Saturn jeszcze w znaku wodnika, jeszcze oczywiście będzie jeszcze, ale jeszcze pod tym względem, że akurat z tym nowiem ma trygon, to jest bardzo ważne. Czyli istotny moment w życiu. Ten moment podkreślony jest jeszcze przez Erkę Merkurego. Przywykliśmy mówić o Erce Merkurego jak najgorsze rzeczy. Może ja przywykłam, może nie wiem. Natomiast ta Erka jest dla was przerywnikiem. Wyobrażacie sobie, że jedziecie sobie waszym cudownym, ekskluzywnym autem i zjeżdżacie na pobocze, żeby się zastanowić. Żeby dostrzec ważność tego, co jest po drugiej stronie lustra, czyli tego, co nie jest takie konkretne, materialne. Nów zatem jest pytaniem o koszty. Robicie sobie bilans, coś w rodzaju takiego rocznego sprawozdania, bo rozpoczynacie swój indywidualny nowy rok i w tym sprawozdaniu, w tym podsumowaniu nie zapomnijcie o emocjach, o odczuciach. O tym, co dla was jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o swoją własną egzystencję, o życie, o sens. I do tego wszystkiego pojawią się dwie, może nie opcje, ale dwie historie. Zauważycie to wszystko, co was unosi, ludzi, którzy was unoszą, tematy, środowiska, które są dla was wznoszące, i to wszystko, co was ściąga w bardzo nieprzyjemny sposób w dół. I macie jednocześnie odpowiedź, że właśnie z tej sekwencji, tej, która ciągnie w dół, warto zrezygnować natychmiast, by wejść w swój nowy cykl zupełnie bez szwanku. Co w znaku Skorpiona? No macie nów tuż przed urodzinami, czyli ważny moment, znowu. Słońce wchodzi do waszego znaku dopiero 23 października. I myślę sobie, że ten czas
przed urodzinami. To jest tak jakby błądzenie w swoim własnym 12 domu, solarnym oczywiście. Oprócz tego ten Merkury, który jest w Erdze, też w Wadze, czyli w waszym 12 domu, on uaktywnia masę różnych sytuacji. To są wspominki różnego rodzaju, wspomnienia bardzo, bardzo dawne. I poprzez to, że to Słońce w 12 waszym domu solarnym oczywiście, poprzez to, że Merkury w Erdze też w 12 domu, czyli macie podwójną historię, potrójną nawet historię 12 domu, nie macie wpływu na to, co się dzieje. Z całą pewnością w kwestiach zawodowych absolutnie nie. Wyciszcie się raczej. Nie planujcie walki, ani też starań o awans. Pamiętajcie, jesteście nieco osłabione, osłabieni. Nie macie zwyczajowego swojego wyczucia. Myśli co innego, emocje co innego. I ten moment wychwyćcie. Taką fajną rozbieżność. Ten umysł, ten Merkury, który sobie wędruje po waszych punktach słabych, wychwytujecie swoje słabe punkty, wychwytujecie to, co się jeszcze w waszym życiu nie zdarzyło, a powinno się zdarzyć, i macie teraz możliwość stworzenia czegoś własnego, bardzo emocjonalnego, bardzo swojego, bardzo bliskiego sercu. Macie możliwość zrobienia tego na nowo albo po raz pierwszy. I ten nów potraktujcie jako moment regeneracji, udania się w jakieś bardzo przyjemne miejsce, gdzie nie ma niczego, co jest konieczne do zrobienia. Bardzo wewnętrzny czas, sam nów jest wewnętrzny, sam nów jako taki, każdy nów jest wewnętrzny, a ten w wadze jest dla was właśnie odsłonięciem tego, co zazwyczaj jest zamknięte i na co zazwyczaj się zamykać. Pierwszeństwo w tym momencie mają dzieci, rodzina, bliscy, kwestie bycia z drugą osobą i spotkań, które mogą być na wagę i na miarę całego życia. Reszta niech sobie poczeka. Na resztę może nie jesteście gotowi. To jest słaby refleks, słabsze trochę samopoczucie. Zatem poczekajcie sobie do momentu, aż Słońce wejdzie w znak Skorpiona. Natomiast cała historia wewnętrzna, zwłaszcza tego, czego nie dostaliście, prawdziwej miłości, rodzicielskiej, rodzinnej, partnerskiej, ojcowskiej, matczynej, jakakolwiek, ona wraca. I teraz macie taką możliwość, aby postanowić, co dalej z tym zrobicie, a wszystkie możliwości macie przed sobą. Co u strzelców? Ze strzelcami jest tak, że jeszcze Wenus jest pod koniec Skorpiona. I co z tego powiecie? No powiem wam to z tego, że za chwilę wejdzie do waszego znaku i wszystko ulegnie fantastycznej przemianie. To nie znaczy, że teraz jest źle. Teraz jest bardzo dobrze, bo pozwalacie sobie na nowe układy zawodowe. Bez oporów zaznajamiacie się z czymś kompletnie dla was nowym. Taki nowy grunt. Niby grząski, ale w sumie grząski nie jest. Zupełnie inne kręgi zawodowe stoją przed wami otworem. Nowe. Takie dla was dziedziny zupełnie nierozpoznane. Tak jakbyście z, powiedzmy, twardego biznesmena stali się wrażliwym poetą, ale to stoi przed wami otworem. Również kręgi towarzyskie w związku z tym są zmienione i też bardziej was absorbujące. Czyli niektórzy z was i niektóre z was wejdą w świat polityki, literatury, kultury. Wszystko to, co się zdarzy w okolicach tego nowiu, jest cenne, ponieważ wskazuje nowe kierunki. Pamiętajcie, że nów to jest dla was bardzo, bardzo duża szansa. Nów jest do waszego znaku sekstylowo położony na przetarcie szlaków, na umocowanie się na tych stanowiskach, które dopiero co zdobyliście, albo na pokazanie się w świeżutkiej roli, w której właśnie jesteście. I pamiętajcie, to wcale nie będzie dla was trudne, jednak jesteście zdecydowani, świadomi swoich potrzeb i w związku z tym, aby je zaspokoić, macie gotowość na nowe wyzwanie. Do tego wszystkiego wiadomo, że Jowisz was wspiera, a Jowisz jest władcą ascendentu nowiu, czyli władcą całego horoskopu. No a co z tą Wenus? Wchodząc do znaku strzelca, pozwoli na głęboki oddech.
Pamiętam, że ona jest zawsze łutem szczęścia, jest takim szczęśliwym trafem, przypadkiem. I owe przypadki zaraz po nowiu, zaraz w czwartek się odezwią. Zatem powodzenia i szczęścia Wam życzę. Co u koziorożców? U koziorożców tylko poważne plany. No i powiecie mi, że tak jak zwykle, nic nowego nie mówię. Powiem coś nowego. Nów w październiku, dokładnie nów 6 października, w środę z godziny 13:05, stanowi bardzo poważną cezurę pomiędzy starym a nowym czasem. To jest dla Was otwarcie się całkowite. To wszystko, co rozpoczęło się w styczniu 2020 roku, a wiemy, co się między innymi w styczniu 2020 roku rozpoczęło, ale to, co Was dotyczyło indywidualnie, personalnie i to, co albo się jakoś kręci, ale właśnie jakoś, byle jak, albo Wam kompletnie nie pasuje, to zostaje definitywnie zamknięte. I dlatego dla Was rozpoczyna się czas niezwykle śmiałych planów życiowych i jednocześnie ich realizacji. To może być budowa domu, to mogą być decyzje o przyszłości, małżeństwo, odejście z danej relacji, zmiany w karierze. To jest wszystko z korzyścią dla Was, byle tylko za długo nie zatrzymywać się nad tym, co było, a nie płakać nad tym mlekiem, które się rozlało. Tak czy owak, jesteście z dala od światowego zgiełku, tworzycie swoje nowe cele życiowe, opieracie się o to, czego już nie chcecie, od czego się odcinacie. Zatem, jeżeli praca w systemie Wam nie odpowiada, nów w wadze zainicjuje nowe możliwości. Oczywiście tylko je ukaże, to jest taka migawka i do Was należy decyzja, czy podejmujecie wezwanie, czy powiedzmy wchodzicie w to, czy nie. Nów to jest ogrom szans finansowych i zawodowych, pamiętajcie o tym. Oczywiście bez nadgorliwości i pośpiechu, bo dopiero po 23 października niektóre sytuacje dadzą się w 100% opanować. Natomiast sytuacje dotyczące zmiany pracy, wejścia w nowe, stworzenie dla siebie środowiska zawodowego dopiero po 21 grudnia. Ale teraz już macie coś w rodzaju inicjacji. Co u wodników? No w wadze i powiem, że życie staje się prostsze. Już wiadomo, że z pewnych planów po prostu nic nie wyjdzie. Nie uda się. I myślę sobie, że to są plany zawodowe. Po raz kolejny o tych planach zawodowych będę mówiła, ale to jest taka ulga, bo zdacie sobie sprawę z tego, że ani na nie miejsce, ani na nie czas. I znowu, to, czego nie udało się zrealizować w grudniu 2020 roku, jest już czasem przeszłym, już passé. Mogło być nadzieją, ale okazało się płonną nadzieją i jakiś czas minął i jesteście tego pewni i pewne. Czyli zamiast przyjmować kolejną wersję nieudanego planu, albo ulegać też czasem namowom innych, że spróbujmy jeszcze raz, a zajmijcie się nowymi historiami zawodowymi. Okres od 6 do 18 października, akurat od tego nowiu do końca erki Merkurego, jest czasem nowej tendencji zawodowej, takiej inspiracji, kierunku, który jest wielowymiarowy i wielopoziomowy. Nawet jeżeli Wam ten kierunek się w głowie nie mieści. Tylko z tego powodu, że słuchajcie, w okresie od 6 do 18 października ktoś lub coś za dużo Wam oferuje i bez zbytniego wysiłku, to pamiętajcie, że to jest tylko Wasze uprzedzenie i Wasze podejście. Czyli trzeba, aby Wam się to w głowie pomieściło. Może to być pomysł na firmę, na wyjazd gdzieś daleko, na współpracę z kimś niezwykłym, nietypowym i to jest idealne. Na kwestie osobiste przyjdzie czas nieco później, ale jest erka Merkurego, więc możecie mieć takie refleksje, że gdzieś tam w jakimś kontakcie bardzo ważnym dla siebie popełniliście błąd i ten błąd również może być naprawiony, ale pamiętajcie, że nieco później. Tutaj trzeba będzie troszkę odczekać. Co dla ryb? Rybom powiem tak. Czasem gra w otwarte karty po prostu się nie opłaca.
I uświadomicie sobie podczas nowiu, myślę, że nawet trochę przed, że nie warto wyjaśniać swojego stanowiska, czy też nazywać to, czego się obawiacie, po imieniu. Druga strona, taka strona, która powinna być zaangażowana, i tak tego nie przyjmie. Czyli zamiast koncentrować się na skupianiu, na wyjaśnianiu, co i tak nic nie da, twardo stańcie na ziemi. To jest czas zadbania o swoje interesy, o swoje ja, o swoje marzenia, o swoje miejsce, o swoją przestrzeń, czasem o swoją godność. I znów pokażę wam, że w pewnych sytuacjach możecie liczyć tylko na siebie. Kiedy wypadałoby liczyć na kogoś bliskiego, okazuje się, że tej osoby nie ma i to może oczywiście zaboleć. Koniecznie oddzielcie zatem uczucia od działania, czyli coś was będzie nagliło. Stwierdzicie, że musicie coś tutaj zainicjować. Bardzo dobrze. Warunkiem powodzenia jest to, aby oddzielić to, co czujecie, od tego, co chcecie zrobić. No w wadze to będzie konieczność konfrontacji. Mocnej, lekkiej, trudno określić jakiej, ale z bliską osobą. I znowu, wyjdziecie z niej zwycięsko, jeżeli twardo i konkretnie przedstawicie swoje argumenty. I oczywiście nie dacie się zwieść rzekomemu poczuciu żalu, czy obietnicy poprawy na tej drugiej stronie. Ta druga strona będzie oczywiście tylko czekała, będzie badała ten grunt, który dobrze zna, że zawsze się udawało, tym razem nie może się tej drugiej stronie udać. Wam się musi udać. Czyli trzymajcie się obranego przez siebie kursu, a zwłaszcza w relacjach ze starszymi osobami z rodziny. Rodzice, wujowie, dziadkowie, czy też z dziećmi. Czyli tutaj ta relacja właśnie pokoleniowa jest bardzo ważna. Różnica pokoleń będzie tutaj wyznaczała ton i nie dacie się tym razem okiełznać emocjonalnie. Już po 23 października wasze starania, wasza konsekwencja a przyniesie bardzo dobre efekty. I tego oczywiście wam wszystkim bardzo serdecznie życzę.